Chodź, ja cię zbadam. Kto cię tak pobił, powiedz mi? Nikt, niech pan mnie... Uspokój się, Ela, hydroksyzynę, dobrze? I parametry będę potrzebował. Dobrze, idź z panią. Czekaj, ja to jest... Oj, chłopie, ty coś posiniaczony, co? Ktoś cię kopał? Nie, nikt. Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarzem i dzisiaj razem z wami pooglądam i skomentuję polski serial paradokumentalny Szpital i powiem wam, co myśli o tym prawdziwy lekarz. Wybrałam odcinek, który tematycznie bardzo pasuje do naszych dzisiejszych realiów i to, co pokazują w serialu, jest aktualnie poważnym problemem. Na SOR trafia 13-letni Mateusz Drąg. Chłopiec został brutalnie pobity przez ojca sadystę za to, że dostał kolejną jedynkę w szkole. Po zdarzeniu mężczyzna wyszedł z mieszkania do baru i zostawił syna samego. Przestraszonego i cierpiącego chłopca do szpitala przywieźli sąsiedzi. Nie pomogą mi! Mateusz, proszę! Niestety teraz, podczas izolacji domowej, prawdopodobnie wzrośnie ilość ofiar przemocy domowej. To, co teraz mamy, jest wyjątkowo stresową sytuacją. Wiele osób, które wcześniej wychodziły do pracy czy gdzieś do znajomych, to teraz spędzają cały czas w domu i już teraz psychiatrzy i psychologowie ostrzegają przed tym, że to jest taki bardzo niebezpieczny okres dla ofiar przemocy domowej. Czas, gdy nie mogą wyjść z domu i uciec gdzieś od swojego oprawcy. Dlatego chciałam zwrócić uwagę dzisiaj właśnie na ten problem i pod koniec filmu będę wam mówić, gdzie można się zgłosić po pomoc w takiej sytuacji i jak to zrobić. Dopuśćcie mnie w końcu! Oni ci pomogą. Spokojnie, spokojnie. To jest ten chłopiec, tak? Państwo tutaj zostaną. Chodź, ja cię zbadam. Kto cię tak pobił, powiedz mi? Nikt, niech pan mnie tu... Uspokój się, Ela, hydroksyzynę, dobrze? I parametry będę potrzebował. Idź z panią. Hydroksyzyna jest to lek uspokajający, który podajemy w różnych sytuacjach, również jest stosowany na SOR-ze, więc tutaj wszystko się zgadza i można go w określonych sytuacjach podawać dzieciom, więc tutaj żadnych błędów nie widzę. Może tylko jeden błąd, powinien doktor powiedzieć, w jakiej dawce tą hydroksyzynę chce chłopcu podać. Chłopiec panicznie boi się ojca. Nie ufa też innym dorosłym, bo mama porzuciła go kilka miesięcy po urodzeniu. Sąsiedzi nigdy do tej pory nie stanęli w jego obronie, a nauczyciele często go karcą, bo źle się uczy i jest nerwowy. Chłopiec nie wierzy, że ktokolwiek z dorosłych mógłby mu pomóc. Tutaj właśnie podali hydroksyzynę w syropie. Tak się podaje hydroksyzynę, może być też w tabletkach. I w niektórych stanach można też podać ją w iniekcjach, czyli w takich zastrzykach domięśniowo. Nie wiem, czy tylko mi się wydaje, czy na tym SOR-ze jest więcej personelu, jak łóżek i jak pacjentów. No, a chciałabym, żeby tak w rzeczywistości było. Proszę, zostawcie mnie! Leż spokojnie, pokaż mi tę głowę. Nie, nie chcę tutaj być! Trzeba będzie założyć opatrunek. I teraz tak, patrz na to światełko, dobrze? Otwórz oko. Dobrze, źrenice reagują prawidłowo, są symetryczne. Ja chcę stąd iść. Doktor teraz sprawdził reakcję źrenic na światło. To się faktycznie sprawdza, również na SOR-ze. Jeśli źrenica byłaby duża, okrągła i bardzo powoli się kurczyła, to może sugerować uraz głowy, poważny uraz głowy. Ściśnij mi rękę, ściśnij mocno. Dobrze, napięcie mięśniowe w porządku. Ciśnienie mamy 140 na 90, akcja jest 130 i saturację mamy 93 obniżone. Ciśnienie jest podwyższone, ale żeby oceniać ciśnienie dziecka, powinniśmy znać jego wzrost, bo normy ciśnienia u dzieci zmieniają się w zależności od płci i od wzrostu dziecka. Tutaj chłopiec nie był nigdzie mierzony, więc tego wzrostu nie znają, no ale tak chociaż mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić, że ono jest za wysokie, bo 140 to jest nawet w przypadku dorosłych za wysokie, a dzieci mają niższe ciśnienie jak osoby dorosłe. Leż, słuchaj, nie wolno ci się poruszać gwałtownie, wiesz, możesz sobie tylko zaszkodzić. Czekaj, Oj, chłopie, ty coś posiniaczony, co, ktoś cię kopał? Nie, nikt. Tutaj boli, jak dotykam? Żebra mogą być połamane. Tu boli, jak dotykam? Tak się sprawdza, czyli jest po lewej stronie, może być nerka uszkodzona. To badanie było bardzo szybkie, za szybkie, powiedziała, ale faktycznie tutaj chłopiec ma dużo różnych siniaków i na pewno wiecie o tym, że barwa siniaków, czyli tych wybroczyn podskórnych, się zmienia w zależności od czasu, który minął od ich powstania. Więc podczas takiej obdukcji, badania pacjenta, lekarz widzi, czy to są świeże siniaki, czy one już mają kilka dni czy tygodni.
I jesteśmy też w stanie ocenić, czy wszystkie siniaki, jakie są na ciele u pacjenta, powstały w tym samym momencie, czyli są w takiej samej fazie, w takim samym kolorze, czy może nie powstały razem i jedne są starsze, inne młodsze, różnią się kolorami. Nie, że nikt. A jak masz na imię? Nie powiem. Słuchaj, jesteś niepełnoletni, więc musimy tutaj wezwać rodziców do szpitala. Nie, nie, błagam, niech pan nie dzwoni po mojego tatę, błagam was. A co to twój tata cię tak powie? Nie, nie on, nikt. Dobrze, Ela, pobieramy krew. Dobra, ale słuchaj, czekaj, Leszek, nie wolno, ja cię w takim stanie nie wypuszczę cię ze szpitala, rozumiesz? Pobierz krew, ketoprofen jeszcze, 50 mg. Ketoprofen jest lekiem przeciwbólowym, ale nie zaleca się podawać go dzieciom i młodzieży poniżej 15 roku życia, a nawet w zależności od producenta, niektórzy producenci piszą, żeby nie podawać osobom poniżej 18 roku życia. A wydaje mi się, że ten nasz pacjent ma lat 13, więc warto byłoby raczej sięgnąć inny lek z leków przeciwbólowych. Dobra. Badania podstawowe, morfologia, elektrolity, dodatkowo jeszcze parametry nerkowe, wątrobowe, oznaczenie grupy krwi, układ krzepnięcia. Potem zrobimy TK głowy i prześwietlenie klatki piersiowej. Ja zawiadomię policji. Pilnujcie go, dobrze? Ja przygotuję leki. Wiesz, spokojnie. Jeszcze USG brzucha powinni zrobić, nie wiem, czy doktor wymieniał. Jak najbardziej, tomografia głowy, no konieczna. Tutaj widać, że był jakiś uraz, jest rana, trzeba to zrobić. Szczególnie z tego względu, że jest to dziecko. RTG klatki piersiowej, żeby wykluczyć, czy nie ma złamania żeber, bo tam doktor podejrzewał przy tym ekspresowym swoim badaniu. No i plus, jeśli mamy taki posiniaczony brzuch i on jest tkliwy, czyli bolesny, pacjent reaguje, jak lekarz go dotyka, no to jeszcze sprawdzamy go za pomocą badania ultrasonograficznego. Stan pacjenta jest poważny. Podejrzewam złamanie kilku żeber i uszkodzenie nerek. Na jego ciele jest wiele sińców, niektóre są zestarzałe, a to by świadczyło o tym, że ktoś od dawna się nad nim znęca. Poza tym chłopak jest nieufny i wystraszony. Myślę, że jest ofiarą brutalnej przemocy domowej. Niestety przemoc domowa, zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, finansowa, każdy rodzaj przemocy zostawia na psychice ofiary ślad. I ofiary przemocy bardzo często, tutaj ten pacjent nasz jest nerwowy, ale z upływem czasu ofiary przemocy mogą zachorować na depresję, na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, na różne stany lękowe i taki stres przewlekły, chroniczny w domu, a dom powinien być naszym azylem, gdzie odpoczywamy, bardzo źle działa zarówno właśnie na psychikę człowieka, jak i powoduje różne objawy somatyczne ze strony ciała. I tacy pacjenci są częściej chorują na masę różnych chorób, na masę chorób kardiologicznych, gastrologicznych. No i według mnie szczególnie na te choroby psychiatryczne też należy zwrócić uwagę. Dlatego nie powinniśmy pozwalać, by coś takiego miało miejsce. I jeśli macie jakieś podejrzenia, że ktoś w waszym otoczeniu, może wasz sąsiad za ścianą, że jest tam przemoc, że jest jakaś ofiara przemocy, to zdecydowanie powinniśmy to zgłaszać. A gdzie powinniśmy to zgłaszać? Oczywiście zawsze możemy zadzwonić na policję i możemy też skorzystać z telefonu zaufania, tak zwanej niebieskiej linii. Jest to telefon zaufania dla ofiar przemocy, ale nie tylko dla ofiar, bo również dla osób, które są świadkami przemocy, czynny całodobowo. Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie jest bezpłatny, 800 120 002 i numer tego telefonu zapiszę też w opisie tego filmu. Jest też mnóstwo innych ośrodków, do których możemy się zgłaszać w takiej sytuacji. Są różne ośrodki wsparcia, jest ośrodek interwencji kryzysowej i mnóstwo innych miejsc. Ważne, żeby nie bać się poprosić o pomoc w takiej sytuacji. Trwa badanie tomograficzne 13-latka brutalnie pobitego przez ojca. Chłopiec nie ufa dorosłym i dalej nie chce się przyznać, że pobił go tata. Jest przerażony i denerwuje się przy jakiejkolwiek próbie rozmowy o tym, co się stało. Urazowy w okolicy czołowej. Dobrze, ale to było pęknięcie czaszki. Tak, ale moim zdaniem to jest stary uraz. Słuchałam tego kilka razy i nie mogę dosłyszeć, co tam lekarze na początku mówią. Prawdopodobnie
Chodzi o krwiak w okolicy czołowej, który na skutek pobicia może się pojawić. Jest też pęknięcie czaszki, to już słychać wyraźnie, ale tak jak mówią, jest to pęknięcie czaszki stare, bo kość się goi, kość zaczyna zarastać i widać w badaniu obrazowym, czy jest to złamanie świeże, czy złamanie, które już zaczęło się goić lub być może całkiem się zagoiło. Czy ten ojciec się znęcał nad nim od lat. Mhm. Dobra, kończymy. Dziękuję ci bardzo. Jak ty się, chłopie, czujesz? Odśpaliście, nie mam siły, żeby wstać. Ale wiesz co, no byłeś w szoku. Ja cię nie mogłem wypuścić w takim stanie ze szpitala. Dostałeś lek uspokajający. Ale nie martw się, już twój ojciec cię nie skrzywdzi. Co? Jak nie powiedziałem, że to on? No, nie naskarżyłem na niego, skąd pan wie? Musi mu pan powiedzieć, że to nie ja. Ty masz Mateusz na imię, prawda? Mateusz, za to, co ci ojciec zrobił, pójdzie do więzienia. Gwarantuję ci. A jeżeli nikt z rodziny nie będzie się mógł tobą zająć, to trafisz do placówki opiekuńczej i tam będziesz bezpieczny. Tak, jasne, nic mu nie zrobił. Chodź, siadaj na wózek. Pomalutku. Siądź. Szefie, są wyniki badań krwi chłopca. Pokaż. Tu jest w porządku, jest tylko niewielki stan zapalny. Mhm. Dobra, przywieź chłopca, zrobimy prześwietlenie klatki piersiowej. Ela, potem tak. Musimy tak zszyć te rany na czole. Dobrze. I do sali segregacji zrobimy USG jamy brzuszne. Ja podejrzewam, że tam jest uszkodzona nerka. Dobra. W tej sytuacji konieczna była tomografia komputerowa głowy, ale nie robimy od razu tomografii komputerowej całego ciała, bo klatkę piersiową i to, czy nie ma złamań żeber, możemy spokojnie ocenić za pomocą zdjęcia RTG. I jeśli zdecydujemy się na taki krok, to pacjent jest narażony na mniejszą ilość szkodliwego promieniowania, a narządy jamy brzusznej, narządy miękkie oceniamy najczęściej za pomocą USG. USG jest już najbezpieczniejszą z tych wszystkich metod i akurat wtedy, kiedy można z niej korzystać, no to wybieramy to USG. Ma chyba ksiomocz. Nie. No, złączył się chłopak. Szkodzoną nerkę. Na szczęście osłuchowo jest wszystko w porządku. Dobra, robimy USG nerki. Dobra. Jeszcze zanim zrobią USG, to powiem wam o tym krwiomoczu, co to jest, bo gdy mocz jest zabarwiony na czerwono, czyli my makroskopowo, gołym okiem jesteśmy w stanie stwierdzić, że tam jest krew, to taki stan nazywamy krwiomoczem. Ale jest też coś takiego jak krwinkomocz, tylko że żeby stwierdzić krwinkomocz, potrzebny nam już jest mikroskop, bo krwinkomocz jest to stan, gdy mocz ma normalny kolor, ale pod mikroskopem my zauważamy w moczu te czerwone krwinki w ilości większa niż prawidłowa, czyli więcej niż 3 w polu widzenia. I krwinkomoczu bez użycia takich dodatkowych technik laboratoryjnych, bez mikroskopu, nie jesteśmy w stanie gołym okiem stwierdzić. Bez badania powiedzielibyśmy, że jest wszystko ok, mocz ma normalny kolor. Obróćcie mi go lekko. Dobra, robimy USG. Doktor smaruje głowicę. Ale wydaje mi się, że źle robi USG. I jeszcze specjalnie... Nie zna niej mały krwiak, ale on się, mam nadzieję, wchłonie. Dobra. Będziemy go monitorować. Ordynator Piotr Wójtowi. I jeszcze specjalnie tutaj tego USG nie chcę pokazywać. Ja już miałam kilka podejść do oglądania tego, jak doktor robi to USG i on cały czas bardzo dobrze swoim ciałem zasłania monitor, więc nie wiadomo, co on na tym monitorze widzi. I nie jestem specem od USG. Ja się nie zajmuję robieniem USG, ale z tego, co wiem, to głowice przykłada się w innym miejscu i żeby oceniać nerki, przykłada się ją raczej w linii pachowej. I takimi ruchami wachlarzowymi ocenia struktury nerki. A nie tak jak doktor przyłożył raz z przodu, raz z tyłu pacjenta i to trwało dosłownie kilka sekund. No nie, takie badanie trwa kilka albo nawet kilkanaście minut. Więc tutaj nie wiedzieli, jak pokazać prawidłowo to USG i próbowali zasłaniać ciałem lekarza i ratowników. Monitor zasłonili szczelnie. Nie mogę się tego czepić, chociaż podejrzewam, że tam było pokazane zupełnie co innego, a nie nerka. No ale tych ruchów ręką tak dobrze nie zasłonili. Faktycznie za pomocą USG można zauważyć, że w nerce jest krwiak i jeśli jest on mały, to możemy liczyć na to, że się wchłonie bez naszych dodatkowych ingerencji medycznych czy chirurgicznych.
Tym odcinkiem chciałam zwrócić Waszą uwagę na problem przemocy domowej. Chciałam Was poprosić o to, byście nie ignorowali takich sytuacji, bo w Polsce jest taka mentalność, że do cudzego się nie wtrącamy, ale nie, w takim momencie naszym obowiązkiem jest wtrącić się i zareagować. Niektórzy, nie, na przykład dzieci, nie są w stanie samodzielnie poprosić o pomoc i naszym obowiązkiem jest im w tym pomóc. I bardzo ważne, żeby osoby pracujące w opiece zdrowia, wszyscy medycy też zwracali na to uwagę i w razie takiej potrzeby nie ignorowali objawów. Ja wiem, że to zabiera dużo czasu, a czasu na pacjenta często brakuje, ale jest to tak wyjątkowa i poważna sytuacja, której nigdy nie powinniśmy zostawić samej sobie. I w przypadku podejrzenia nie musimy mieć potwierdzenia, że dana osoba jest ofiarą przemocy domowej, ale jeśli mamy podejrzenia, to powinniśmy założyć takiej osobie niebieską kartę. Bardzo Wam dziękuję. Na koniec zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama Mama i Stetoskop, także na mojego TikToka, tam się tak samo nazywam, i na mojego bloga mamaistetoskop.pl. Jeśli są jakieś tematy medyczne, które Was szczególnie interesują, piszcie mi w komentarzach. Być może nagram na ten temat w przyszłości odcinek i też koniecznie, jeśli traficie na jakiś fajny serial medyczny, na jakiś super odcinek, to piszcie, wpisujcie mi je w komentarze i nie tylko nazwę serialu, na przykład serial Szpital, ale także numery konkretnych odcinków, bo tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ja nie oglądam seriali dużo, ale jak mi wpiszecie coś fajnego, to prawdopodobnie sprawdzę, co to jest i być może nagram o tym w przyszłości odcinek. Do zobaczenia.